16 obrad, zmiana uchwały nr 21, uchwała 275, 11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 w sprawie przyjęcia programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Krakowa, projekt prezydenta Miasta Krakowa, artykuł nr 999, pierwsze czytanie, referuje pani dyrektor Ewa Osiowska-Dej. Bardzo proszę, zapraszam. Szanowni Państwo Radni, chciałam przedstawić projekt uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczący zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa z lipca 2011 roku w sprawie przyjęcia programu ograniczenia niskiej emisji. Zmiany, które proponujemy wprowadzić w programie ograniczenia niskiej emisji wynikają przede wszystkim z zawartego w maju tego roku porozumienia pomiędzy sygnatariuszami takimi jak Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gmina Miejska Kraków, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Elektrociepłownia Kraków, Elektrownia Skawina, Polskie Gazownictwo i Górnictwo Naftowe, Tauron, Sprzedaż, w sprawie wspólnych działań zmierzających do zmniejszenia ilości emitowanych zanieczyszczeń do atmosfery. I te zmiany, które są wprowadzane w tym naszym programie ograniczenia niskiej emisji, mają na celu doprowadzenie do takiej sytuacji, aby zmieniający sposób ogrzewania przeprowadzający taką inwestycję mógł mieć ją sfinansowaną w 100%. Oczywiście są założone również progi związane z tą górną granicą przyznania dofinansowania. W związku z tym zmiany, które są wprowadzane, dotyczą przede wszystkim ustalenia wysokości przyznanej dotacji, sposobu jej wyliczania. Ponadto są wprowadzone nowe kryteria mówiące o tym, że jakby pierwszy... Jakby w pierwszej kolejności będą rozpatrywane te wnioski, które są zakwalifikowane do dofinansowania właśnie w ramach tego porozumienia. Ponadto jest jeszcze wprowadzona zmiana dotycząca likwidacji palenisk gazowych związanych z podłączeniem ciepłej wody użytkowej. Wyeliminowaliśmy likwidację palenisk gazowych, wprowadziliśmy węglowe z uwagi na to, że likwidacja paleniska węglowego daje nieporównanie większy efekt ekologiczny. To są te podstawowe zmiany wynikające właśnie z zawartego porozumienia. Pozostałe mają charakter tylko i wyłącznie formalny. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani dyrektor. Bardzo proszę. W tej kwestii mam, proszę państwa, pozytywną opinię Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Stanowiska klubów radnych. Bardzo uprzejmie proszę. Zapraszam pana radnego Pietrzyca. I potem według kolejności zgłoszeń pan radny Sadowy będzie chciał zaprezentować stanowisko. Dziękuję. Panie Przewodniczący, wnioskuję o stanowisko w sprawie zmiany programu ograniczenia niskiej emisji dla Krakowa. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości uważa za niewystarczającą w obawie opiniowanym projekcie uchwały program wzmocnienia działań zmierzających do ograniczenia ilości zanieczyszczeń emitowanych przez piece na paliwo stałe. Niezbędne jest przede wszystkim ustalenie horyzontu czasowego i harmonogramu realizacji programu. Bez wskazania terminu zrealizowania precyzyjnie określonych celów musimy się liczyć z pogłębieniem się problemu, a nie z jego likwidowaniem. Należy podkreślić, że procedowany dokument takiej cezury nie zawiera. Brak jest w nim także zakresu rzeczowego działań. Unika to faktu, że Kraków nie posiada nawet inwentaryzacji aktualnego stanu w zakresie ilości źródeł emisji, mapy skutków tych emisji, m.in. brak jest mobilnego monitoringu zanieczyszczeń, czym wyznana jest dynamika wzrostu ilości palenisk domowych zasilanych paliwem stałym. Nie znamy w związku z tym dotychczasowych skutków realizacji programu, na przykład ilości nowo powstających palenisk na paliwo stałe w porównaniu do likwidowanych.
kontekście nieistnienia w programie harmonogramu czasowego dla jego realizacji trzeba zaznaczyć, że ten czynnik jest kluczowy w kontekście pojawiającej się szansy na pozyskanie środków z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowania do 2020 roku, który powinien być uzupełniony zabezpieczeniem ewentualnego wkładu własnego miasta. Brak jest dotychczas ze strony prezydenta skutecznego egzekwowania prawa w zakresie kontroli i stosowania zakazów lokalizacji palenia się na paliwo stałe, a wynikających z zapisów planów miejscowych. Mała jest skala, skuteczność, efekty kontroli w zakresie wyjątkowo szkodliwego palenia odpadami w piecach. Przedstawione zmiany programu nie są wystarczające, by były wydłużą podstawą do skutecznego starania się o środki unijne. Reasumując, nieodzowne jest, aby Rada Miasta Krakowa uchwaliła program ograniczenia niskiej emisji w nowej wersji, która pozwoliłaby na radykalny przełom w walce o czyste powietrze nad Krakowem. Jeszcze w kwestii formalnej, w przypadku powoływania się w uchwale na porozumienie z 15 maja, należałoby je zapisać w całości jako załącznik do uchwały lub jego fragment powinien być integralną częścią zapisów uchwały. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Czyli teraz proszę o otwieram dyskusję i jako pierwszy zgłasza się pan radny stanowy. Bardzo proszę, zapraszam. Przewodniczący, szanowni państwo, problem niskiej emisji z jednym z towarzyszy problemów Krakowa. Oczywiście jakby należy wyłączyć z tego tematu sprawę dotyczącą zanieczyszczeń powodowanych przez samochody, bo jakby to jest osobny temat, ale niska emisja produkowana przez mieszkańców to jest problem, który musimy rozwiązać, musimy zwiększyć środki finansowe i zaangażowanie na tę rzecz. Dlatego, że jeżeli 20% mieszkańców Krakowa mieszka w domach indywidualnych, a kolejna spora grupa mieszkająca w starszych częściach miasta, w kamienicach, używa piasków węglowych, no niestety automatycznie spala różnego rodzaju rzeczy, plastików, od butelek PETA, od styropianu, począwszy, a skończywszy nawet na meblach starego typu lakierowanych. I wielu, wielu innych rzeczy, z którymi ludzie nie mają co do dyskusji, nie spalają. Jeżeli nie będzie zwiększone w szybkim trybie sposób odnajdywania źródeł emisji, jeżeli nie będzie zwiększony w szybkim trybie sposób ich eliminowania, no i niestety również wydzielenie konsekwencji w stosunku do osób, ale uprzedzone również intensywną kampanią uświadamiającą, że jednak ludzie sami kreują środowisko, w którym się poruszają, no to nie wyprawimy sytuacji, że mamy przekroczenie dioksyd w powietrzu 200% ponad skalę, że mamy przekroczenie jakichś elementów szkodliwego 150 do 50% i nie unikniemy sytuacji, gdzie w okresach jesienno-wiosenno-zimowych co drugi dzień jest alarm, żeby osoby starsze, kobiety w ciąży i małe dzieci nie wychodziły w ogóle z domu. To jest jakby droga do nikogo. Naprawdę jest to szalenie ważne nie tylko dla takiego ogólnego poglądu na temat miasta, ale również dla zdrowia mieszkańców, w konsekwencji dla pieniędzy, które muszą płacić za leczenie się, dla permanentnych przeziębień, górów gardła i tak dalej. Moje pytanie do pani jest takie, czy my jesteśmy w stanie, bo o to pytaliśmy na komisji, ale jeszcze chyba nie było gotowego stanowiska wydziału, w stanie zwiększyć te kontrole. Pojawiają się pomysły na przykład czujek na kominach w budynkach, gdzie są piece węglowe. Może jakiś czujek mobilny, które są w stanie stwierdzić, które części miasta zanieczyszczenia są większe. Czy jesteśmy w stanie zwiększyć liczbę kontroli w domach, łącznie z kontrolą popiołu, który da się zbadać, czy są z nim jakieś dioksyny, które są w wyniku spalania. Czy jesteśmy w stanie jakoś wzmocnić albo doposażyć straż, albo znaleźć inne podmioty, może organizacje ekologiczne, które by się włączyły w tą akcję. Mamy masę organizacji ekologicznych, które zajmują się głównie protestami przeciwko kolejnym inwestycjom, a może to dało się do tego, żeby zaczęły protestować przeciwko zanieczyszczeniu powietrza, a żeby włączyć tych wszystkich ludzi ten projekt, bo naprawdę sytuacja jest zła i mam wrażenie, że z roku na rok jest coraz gorsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu przewodniczącemu. Bardzo proszę, kto z państwa jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji? Proszę bardzo, pan radny Adam Mida, zapraszam. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, no, mi się wydaje, że tutaj w tym programie tej inwentaryzacji tych palenisk
najlepsi tutaj byli wykominiarze. Myślę, że tutaj ten program całe zlokalizowania, jaka to jest ilość, gdzie one się znajdują, czy funkcjonują, bo że tak powiem ilość palenisk może być nie do końca odzwierciedlenie tyle, ile tych palenisk jest czynnych, dlatego że bardzo często ludzie do wkładów piecowych wkładają wkłady elektryczne, które służą za piece takie akumulacyjne, korzystają jednocześnie z dwóch taryf, nocnej i dziennej, co jest oczywiście bardziej ekonomiczne. Natomiast nie zawsze te paleniska są czynne, ale tutaj najwłaściwszym tym osobami, które były największą wiedzę posiadały, są właśnie kominiarze. Ja myślę, że w jakiś sposób powinno się uruchomić jednak te środowiska, które mają najpewniejszą wiedzę na ten temat. Tu nie ma dwóch zdań. Dziękuję za radnemu. Kto z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Pani radna Rzeczka, proszę bardzo, a potem się przygotuje po raz drugi. No dziękuję, po raz pierwszy oczywiście w dyskusji. Pana radnych. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja od 25 lat biorę udział w czasach komuny również w obradach na temat tego, jak złe powietrze jest w Krakowie. I projekty, jak widzę, są od sasa do lasa. Ja się bardzo cieszę, że pan przewodniczący stawowy podszedł do tego logicznie. Dlatego, że trzeba podejść do tego logicznie, bo inaczej będziemy mówić to co rocznie, a jest wcale nie lepiej, tylko coraz gorzej. Dlatego, że mamy nie tylko, że pani my dali oponami i sztucznymi tworzywami, to jeszcze na dodatek mamy coraz więcej samochodów. A Kraków niestety nie zmieni lokalizacji, bo jesteśmy w Niemczech. A samochodów to też przybywa i w związku z tym, jak jest mgła, to siedzi czapa nad Krakowem. Dlatego proponuję, żeby zrobić może nie kolejną komisję badającą przyczyny, tylko zastanowić się, to właśnie co pan radny powiedział, że musimy zrobić promocję, skoro w tramwajach można mówić o różnych rzeczach, to może powiemy, że trucie sąsiada, to się truje i siebie, i sąsiada. I że to grzech. I że przede wszystkim obrażamy samych siebie, swoją inteligencję, bo oni wszyscy są z tego powodu, że są biedni, palą. Ja wychodzę rano i jest dym taki z kominów, który powoduje, że ja nie jestem w stanie wyjść. A to są nasze dzieci i nasza przyszłość. Więc błagam, mimo tego, że jesteśmy w Krakowie, żyjemy dłużej może niż innych okolicach, to może jednak rzeczywiście konstruktywnie podejdziemy do tego. Akcja promocyjna, wymiana i pomoc tym, którzy nie potrafią sobie pomóc, bo nie wiem, czy akcja z kominiarzami to najlepszy pomoc. Dziękuję. Dziękuję pani radnej. Pan radny Pietruś się zgłaszał, potem się przygotuje pan radny Dorniakiewicz. Panie przewodniczący, ja jeszcze chciałem zapytać o taką sprawę. Pamiętam, kiedy ze strony Prawa i Sprawiedliwości wpadały poprawki, jeżeli chodzi o wieloletnią prognozę finansową na ten program. Dotychczas były kwoty rocznie 3 miliony złotych. Pan prezydent ograniczył tę kwotę do 1,5 miliona złotych. I była wtedy informacja, że należy odrzucić naszą poprawkę na 3 miliony złotych, ze względu na to, że pojawi się 2,5 miliona złotych, jeżeli ja pamiętam to z NPC-u. No i w związku z tym widzę, że jest porozumienie w sprawie. Jedną ze stron jest NPC. W związku z tym, jak to wygląda od strony finansowania programu ograniczenia niskiej emisji? Czy w tym roku do tych 1,5 miliona złotych od strony Rady Miasta Krakowa pojawią się dodatkowe środki, czyli między innymi z NPC-u? I jak to wygląda w przyszłych latach? Czy wiąże się to porozumienie z jakimiś dodatkowymi środkami na walkę z niską emisją? Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Proszę bardzo, pan radny Wojciechowicz, bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Ja się ogromnie cieszę, że po tych gorących sporach ideologicznych wokół problemów muzealnictwa łączy nas chyba, tak to nasze wrażenie, problem zdrowia mieszkańców Krakowa i ochrony ich przed głównymi skutkami zanieczyszczenia powietrza, które jest rzeczywiście jednym z największych problemów cywilizacyjnych współczesnych.
dużych miast, bo odczytuję wsparcie dla tej idei również ze strony klubu PiS-u, który tylko dopytuje o pewne szczegóły. Szanowni Państwo, problem zanieczyszczenia powietrza w Krakowie, no, nie trzeba tego nikomu udowadniać, jest coraz bardziej istotny i będzie się nasilał. Wydaje mi się, że rzeczywiście ciężko dłużej znosić tą sytuację, że wszyscy krakowianie cierpią z powodu tych kilkudziesięciu tysięcy palenisk węglowych, które często zresztą są zasilane zupełnie innymi materiałami palnymi niż węgiel. To jest sytuacja, którą trzeba jak najszybciej rozwiązać w trosce o zdrowie nas wszystkich, mieszkańców naszego miasta. Chyba najwyższy czas, żebyśmy sięgnęli należy po zachęty finansowe po to, aby zachęcić, umożliwić wymianę tych instalacji węglowych, bo rzeczywiście nie mam wątpliwości, że dopłata dotychczas oferowana w wysokości tam 2000 zł, czy około 2000 przy kosztach wymiany oscylujących około 10-12 była dla wielu osób, szczególnie uboższych, no, nie do zaakceptowania. Taka osoba nie ma interesu indywidualnego, interesu ekonomicznego w tej wymianie pieca i tylko wiele pełniejsze sfinansowanie może spowodować, że w ogóle ktoś taki się tego podejmie. Nie wiem, czy nie powinna temu towarzyszyć jeszcze naprawdę szeroka akcja promocyjna, oprócz tych, o których mówiła i pani doktor i nasz przewodniczący klubu, również akcja, nie wiem, być może indywidualnie już skierowana, czy koordynowana, czy przeprowadzana we współpracy na przykład z MOPS-em, który ma rozeznanie wśród osób niżej usytuowanych, tak bym powiedział, wśród swoich klientów, którzy być może nie będą zainteresowani udziałem w tym programie, nawet jeżeli im zapłacimy za wszystko, załatwimy wszystko za nich, kolokwialnie mówiąc, tak, i z dzielnicami. Pani Dana Teodozja Marczewska dobrze mi podpowiada, również z dzielnicami. Myślę, że tylko tak szeroko zakrojone działania kompleksowe mają szansę na powodzenie i miejmy nadzieję, że to się uda, zanim będziemy musieli, może nie my jako Rada Miasta, bo nie mamy takich kompetencji, ale myślę, że już niedługo pojawią się pytania o to, kto powinien mieć takie kompetencje, aby w ogóle zakazywać używania na przykład węgla do opalania palenisk węglowych na terenie miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Bardzo proszę, zapraszam pana radnego Marcina Szymańskiego. Proszę uprzejmie. Tylko wrócę do pana radnego. Znaczy, wiadomo, kto ma taką kompetencję, żeby zakazać używania palenisk spalin, to jest sejm województwa. Ale czy będziemy mieli odwagę, żeby wesprzeć sejm województwa w wprowadzeniu tego zakazu? To nas czeka. Tak naprawdę my jesteśmy o krok przed stopniem cywilizacyjnym, ponieważ nowa perspektywa finansowa z budżetu Unii Europejskiej daje to pewnie taką szansę. I jesteśmy lepsze zobowiązani wobec nas i przyszłych pokoleń, żeby nakłonić, zachęcić pana prezydenta do tworzenia programu rzeczywiście praktycznego. Z pieniędzy wspomnijmy. To nas czeka w ten dwóch najbliższych miesięcy. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Jeśli nie ma, zapraszam panią dyrektor o udzielenie odpowiedzi. Proszę uprzejmie. I wyjaśnienie ewentualnie podatkowe. To trzeba mieć przeprowadzoną dokładną inwentaryzację palenisk węglowych znajdujących się na terenie Krakowa. My taką inwentaryzację zrobiliśmy w tym roku pilotażową, wybierając niewielki fragment na terenie miasta Krakowa, tutaj gdzie w obrębie Starego Miasta, po to, żeby się zorientować, jaką metodyką przeprowadzać taką inwentaryzację w przyszłym roku, bo w przyszłym roku chcemy zrobić inwentaryzację palenisk na terenie całego Krakowa. I wtedy będziemy mogli mówić
o tej dynamice wzrostu, o której pan radny wspomniał, czy o konkretnym terminach realizacji, które oczywiście muszą być powiązane również z konkretnymi środkami. Bo to wtedy można mówić, wtedy ile my będziemy mogli taki proces likwidowania tych palenisk węglowych realizować. To jest jedna rzecz. Jeśli chodzi o zakresy rzeczowe zadań, to też trudno jest nam tutaj w tym momencie określić, jakie, bo nie wiem, o jakich zakresach rzeczowych tutaj pan radny wspomniał, ale to, ile my też tych palenisk zrealizujemy, ile będziemy mogli zlikwidować w ciągu danego roku, posiadając pewną pulę środków, jest uzależnione też od tego, jak mieszkańcy na to zareagują. Bo my nie możemy mieszkańcom nakazać zmiany sposobu ogrzewania. Nie ma takiego przepisu prawnego. Nie ma takiej możliwości. To jest może złe. Nie ma możliwości nawet nakazania komuś podłączenia się do miejskiej sieci cieplnej, która przebiega tuż obok, bo nie ma takiego przepisu. W związku z tym to, ile tych wniosków wpłynie, jak one zostaną zrealizowane, to jest uzależnione od tego, jak zareagują mieszkańcy. I stąd jest ta oferta właśnie, żeby tych mieszkańców zachęcić właśnie poprzez sfinansowanie im tej inwestycji. Dlatego tutaj no, pewne rzeczy można zaplanować, ale przy tym systemie prawnym, jaki jest obecny, jest bardzo trudno po prostu. Tutaj no, my możemy tylko zachęcać mieszkańców i cieszyć się z licznego odzewu na te zachęty. Jeśli chodzi o kontrolę na przykład palenisk czy odbiory budynków, zwłaszcza prywatnych, przez nadzór budowlany i kontrola czy egzekwowanie sposobu ogrzewania, które zostało nawet w pozwoleniu na budowę określone, że ma być na przykład gazowe, to nadzór budowlany nie ma możliwości prawnych weryfikowania tego, czy egzekwowania tej niezgodności z pozwoleniem na budowę, ponieważ z prawa budowlanego wynika, jakie elementy mogą być przez nadzór budowlany egzekwowane czy odbierane. I tu jest też problem. Nawet jeśli w pozwoleniu na budowę jest zdeklarowane przez inwestora, że on będzie ogrzewał gazem swoje pomieszczenie, a zrezygnuje z tego i ogrzewa czy instaluje piec na paliwo stałe, nie ma możliwości wyegzekwowania tego. Takie jest po prostu no, ułomne prawo związane właśnie z problemem w ogóle likwidacji niskiej emisji. Oczywiście jeśli chodzi o porozumienie, nie ma problemu. Takie porozumienie, o którym mówiłam, to z maja tego roku może być załącznikiem do tego programu ograniczenia do tych zmian, które wprowadzamy teraz do tą uchwałą. Jeśli chodzi o pomoc czy wsparcie finansowe MPEC-u, to tutaj wygląda to w taki sposób, że MPEC po prostu będzie finansował z własnych środków. To jest wkład MPEC-u rzeczowy. Oni będą w ramach własnych środków realizowali na przykład przyłącze, finansowali sporządzenie dokumentacji technicznej, będą realizowali ze swoich środków instalacje wymiennika ciepła, czy w ogóle rozbudowę sieci, bo to jest podstawa. Jeśli ta sieć będzie rozbudowana, to już tutaj będziemy mogli mówić o możliwościach w ogóle przyłączenia się do niej. Także taki jest wkład na przykład tutaj ze strony MPEC-u. My w tym roku na zadania związane z likwidacją niskiej emisji zaproponowaliśmy kwotę, tak to będzie w projekcie budżetu, 2 800 000. Nie 1 500 000, tylko 2 800 000 to będzie w przyszłym roku, a w tym roku z tej kwoty 1,5 000 000 myśmy zwiększyli tą kwotę do 2 700 000 i otrzymaliśmy jeszcze dotację z Wojewódzkiego Funduszu w wysokości 900 000. W przyszłym roku również do tych 2 800 000 złotych będziemy się ubiegali o dotacje z Wojewódzkiego Funduszu. Wojewódzki Fundusz jest również sygnatariuszem tego porozumienia. W związku z tym tu, jeśli my te wszystkie formalności czy wymagania
stawiane przez Wojewódzki Fundusz spełnimy, to taką dotację również w przyszłym roku otrzymamy. Także ta kwota tych 2 800 000 zostanie zwiększona o tą dotację. To może tyle, jeśli chodzi o pytania zadawane przez pana radnego Pietrusa. Natomiast sprawa, którą poruszył pan przewodniczący stawowy, to są prowadzone kontrole. My takie kontrole prowadzimy. Prowadzimy je wspólnie ze Strażą Miejską i sami to zauważamy, że tych kontroli jest po prostu wciąż mało. Jest duży problem w czasie sezonu grzewczego i reagujemy nie tylko na interwencje, ale prowadzimy te kontrole również takim systemowym, no, można tak powiedzieć. Planujemy, wybieramy się w jakiś rejon, zwłaszcza w takie rejony, gdzie ta niska emisja jest bardzo nasilona i tam prowadzimy te kontrole. One mają również wymiar edukacyjny. Na każdej takiej kontroli my z mieszkańcami rozmawiamy. Mówimy o szkodliwości palenia śmieci. Mówimy o tym, co i w jaki sposób należy realizować, aby to spalanie było najbardziej efektywne i najmniej uciążliwe dla środowiska. Także o tej edukacji również myślimy. Wydajemy ulotki, wydaliśmy taką ulotkę zatytułowaną Piec to nie kosz na śmieci. Po to, żeby jakby przestrzegać mieszkańców właśnie przed tym, bo wiele mieszkańców czy wiele osób nawet nie jest świadomych tego, że paląc śmieci szkodzą przeciwko przede wszystkim sobie. Jeśli chodzi o zanieczyszczenie w Krakowie, to my największy problem mamy z pyłem. Pył zawieszony to jest efekt spalania paliw stałych, nie śmieci. Śmieci to jest dodatkowy element, który nam jeszcze pogarsza to wszystko. Dlatego te kontrole mają na celu wyeliminowanie przede wszystkim spalania śmieci. Bo my nawet prowadząc kontrolę i widząc, że jest spalane paliwo stałe, węgiel, to tutaj nie możemy nic zdziałać. My nie możemy nakazać komuś zmiany sposobu ogrzewania na bardziej ekologiczny, prawda? No lepiej by było, żeby to był prąd albo gaz. No ale niestety nie mamy takiej możliwości. Natomiast już spalanie odpadów w piecach jest karalne. I tutaj te nasze kontrole są pod tym kątem. Natomiast no, my przede wszystkim mamy problem z pyłem zamieszanym. Także to może tyle, jeśli chodzi o takie moje szybkie wyjaśnienia. Rozumiem, pani się zakończyła. Czy jeszcze jakieś dodatkowe pytania? Bardzo proszę, pan radny Pietrus. Panie przewodniczący, ja jeszcze chciałem dopytać. Zrozumiałem, że urząd, pan prezydent nie jest w stanie egzekwować spraw związanych z zakazem na paliwo stałe. Chcę zwrócić uwagę na taki aspekt sprawy. Rada Miasta Krakowa uchwaliła plan miejscowy, który nazywa się Mogiła. I zgodnie z obowiązującym prawem inwestor miał możliwość, teraz obowiązującym prawem ma możliwość zainstalowania pieca krematoryjnego, czyli z popielarni z dwóch. Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa ma taką możliwość zainstalowania przy szpitalu Żeromskiego. Natomiast zgodnie z obowiązującym planem miejscowym dla Mogiły nie ma takiej możliwości, ponieważ jest wyraźny zakaz stosowania takich obiektów jak spopielarnia zwłok. W tym piec do spopielania zwłok. I tu jest prawo miejscowe bardzo mocne. Więc ja nie wyobrażam sobie, żeby prawo miejscowe, jakim zapisujemy praktycznie w każdym planie miejscowym, zakaz lokalizacji pieców na paliwo stałe, żeby nie można było egzekwować. Inwestor, jego inwestycja była zrealizowana, w związku z tym dążył do unieważnienia tego planu, ponieważ on go blokuje. Więc ja uważam, że każdego mieszkańca, który chce postawić pod obowiązujący planem piec na paliwo stałe, blokuje ten plan miejscowy, tylko jest kwestia wyegzekwowania tego i wydaje mi się, że tutaj tylko nie działają jakieś administracyjne metody, czy też jakaś procedura. Natomiast prawo jest i prawo
jedynie mieszkaniec, który nie chciał, żeby u niego był piec na paliwo stałe, to musiałby unieważnić na plan. Dziękuję. Proszę bardzo, pani dyrektor, pewnie się będzie chciała dziękować. Bardzo proszę. Jeszcze pytań? To jeszcze raz Mirakowa. Bardzo proszę pani dyrektor, jeszcze chwileczkę. Bo jeżeli będzie jakieś jeszcze jedno pytanie. Ja chciałbym powiedzieć, że się cieszę, że pani dyrektor wyjaśniła, bo faktycznie po stronie prawa budowlanego to jest pewna dogodność. Jeżeli jest projekt przygotowany, projekt zatwierdzony przez Wydział Architektury, mówi, że jest ustalone po prostu paliwo, że tak powiem, w wypadku stałe, no to przepraszam, ktoś tu mówi, że to trzeba zakazać, zabronić, kontrolować, bo gdzie jest jakaś pewna wolność. No w własnym domu mam prawo po prostu palić w sposób tak nieekonomiczny dla mnie. A jeżeli czy w Szwajcarii, czy gdzieś, ktoś chce, czy społeczność jakaś lokalna chce, żebym ja nie palił ekonomiczną paliwę, to nie da zniżkę. Jeżeli będzie zniżka na przykład, że ja zamiast palić węglem, będę palił gazem, ale otrzymam 30% zniżkę, to bardzo proszę zmienię to paliwo. Natomiast no, podziwiłem się teraz tak, takie pewne aczyny. Zgadzam się również z panią dyrektor, że nie jest. Myśmy tak troszkę uważamy, że to najgorsze zanieczyszczenie Krakowa to jest właśnie przez te piece, że tak powiem, no, czy palenie węgla, czy śmieci i tak dalej. Ale przecież ja biorę, powiedzmy, plac centralny, regana, przepraszam, który, jeżeli się samochód umyje, za 4 godziny samochód jest biały. A przecież tam są tylko bloki. Czyli generalnie tam nikt nie pali po prostu ani śmieci, ani węgla. W związku z tym uważam, że te były zawieszone od karefani, to jest podstawowa rzecz i trzeba to zlokalizować. I ja pytam właśnie panią dyrektor Bugałową, pytałem przez parę lat i dalej pytam, co jest tego przyczyną. Czy to jest dalej buta Sędzimira, czy to jest po prostu łeb, czy to są po prostu niemyte ulice i chodniki. Dziękuję. Jeszcze pan radny Słoń chciał zabrać głos. Bardzo przepraszam panie dyrektor, chwila wątpliwości, proszę się przygotować do kontekstowej odpowiedzi. Proszę bardzo, panie radny, zapraszam. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, tak trochę zostałem sprowokowany do wypowiedzi. Chciałem porównać Kraków do Londynu. W Londynie mieszka ponad 10 milionów mieszkańców. Mniej więcej się szacuje, że po Londynie porusza się ponad 20 milionów samochodów. A powietrze ma kilkakrotnie czystsze jak Kraków. Z tym, że różnica polega na tym, że tak jak tuż po wojnie Londyn się duszył, mgły londyńskie czy angielskie, jak się mówiło, powstawały właśnie z opalania, ogrzewania domów węglem. Absolutny zakaz ogrzewania domów węglem wyeliminował ten problem. Powietrze jest czyste, czystsze niż w Krakowie. Jeśli z tym problemem się nie uporamy w jakiś sposób, to zapomnijmy, że sytuacja się poprawi, bo przede wszystkim zanieczyszczenia powstają właśnie z opalania domów, mieszkań węglem. Są jeszcze kotłownie, które dostarczają ciepłą wodę poprzez spalanie węgla. Poza tym, jakby geograficzne usytuowanie Krakowa w Niemczech, słabe przedwieczanie Krakowa dodatkowo nasila ten proces. Czy z jednej strony powinniśmy być może podjąć decyzję takie o, po pierwsze, przy wydawaniu WZT czy pozwoleń na budowę tylko sposób ogrzewania wprowadzać jako gazowe, prądowe lub powiedzmy na ekologiczne jakieś inne paliwa. Dziękuję. Dziękuję panu. Pan radny Rakow drugi raz, bardzo proszę, rozumiem jakieś krótkie wypowiedzenia. Bardzo zrozumiałe, ja chcę powiedzieć, żebyśmy byli państwem policyjnym, które wchodzą do każdego domu i mu będą codziennie sprawdzać, jakie on używa paliwo. Ja oczywiście zgadzam z tym, że wiadomo, że trzeba jakby eliminować czy spalanie węglem, już pomijam, bo ktoś mi powiedział oponami, że on będzie palił oponami w Miszyjowicach, ale rozumiem, że tego nie zrobi. W związku z tym ja jestem jakoś też przeciw, ale chciałem powiedzieć, że to musi być jakiś bodziec ekonomiczny, a nie po prostu kontrola, policja i tak dalej. Jeżeli jako zbiorowość mieszkańcy chcemy, że tak powiem, żeby w Krakowie było czyste powietrze, no to bardzo zróbmy referendum i obciążmy po prostu, czyli powiedzmy mieszkańców dodatkowymi pieniędzmi, a te pieniądze, które mieszkańcy zapłacą, zapłacimy za wyrównanie pewnych strat ekonomicznych poszczególnych w tym parku domu. Dziękuję panu radnemu. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych rozumie, że wyczerpaliśmy dyskusję? Proszę panią dyrektor jeszcze raz o ustosunkowanie się do kolejnych dyskutantów.
Państwo radni. Zawsze musiał pytać pana radnego Pietrusa. Ja mówiąc o niemożności egzekwowania pewnych zapisów wynikających na przykład z pozwolenia na budowę czy z innych zapisów prawnych, miałam na myśli takie tereny, gdzie planów nie ma. Bo to jest prawda, tam gdzie są plany, a plany na terenie miasta Krakowa obejmują no, około 30% powierzchni miasta Krakowa jest pod planami, natomiast reszta nie. Także tutaj to jest bardzo dobre narzędzie, bo to jest prawo lokalne, jeśli w prawie lokalnym, takim jakim jest plan zagospodarowania przestrzennego, umieścimy zapisy związane ze sposobem ogrzewania. My takie propozycje oczywiście zawsze do każdego planu dajemy, ale to dotyczy budynków nowo powstających. A co my mamy zrobić z tą resztą, która już działa? To jest problem, proszę. Ja bardzo proszę o pytanie. Nadzór budowlany są sprawdzane przy odbiorach, ale nadzór budowlany przy odbiorach, jeśli nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, jest pozwolenie na budowę, nie ma możliwości wyegzekwowania tej zgodności zrealizowanego obiektu z pozwoleniem na budowę pod tym względem, bo w przepisie prawa budowlanego jest wyraźnie napisane, które elementy podlegają odbiorowi i nie ma tam mowy o sposobie ogrzewania. I tu jest problem właśnie. Także oczywiście, że plany są bardzo dobrym narzędziem. Tyle tylko, że to też jeszcze pozostaje w kwestii, to jest w planie, też tam rozwiązuje sytuację nowo powstających budynków, a jest mnóstwo na istniejących terenach, gdzie plany już są, dużo jest budynków już tam powstanych, prawda, z już określonym sposobem ogrzewania. Jeśli chodzi o problem, o który poruszył pan radny Rako, to rzeczywiście no, problem jest głównie w pyle zawieszonym, osiada wszędzie, można powiedzieć. Dlatego też jest bardzo ważne i to w programie ochrony powietrza jest również zaznaczane i to jest realizowane tak zwane mokre utrzymanie ulic. Bo bardzo też uciążliwym jest tak zwana emisja wtórna. To, co powstaje właśnie, co osiada na ulicach. Podobnie jest sprawa wygląda na przykład z ciężarówkami wyjeżdżającymi z budów. One powinny mieć mykę koła, żeby ten pył, który one przedostaje się na ulicę, nie był potem unoszony, żeby nie dochodziło do tej wtórnej emisji. Głównym winowajcą, zgodnie z programem ochrony powietrza dla województwa małopolskiego i aglomeracji krakowskiej, głównym winowajcą, jeśli chodzi o pył zawieszony, jest właśnie ta niska emisja. Emisja na drugim miejscu jest emisja komunikacyjna, na trzecim dopiero ta emisja przemysłowa. Także tutaj no, największy problem jest właśnie z pyłem i dlatego te wszystkie działania, które są podejmowane przez prezydenta, które są opisane w programie ochrony powietrza, dotyczą właśnie tego pyłu zawieszonego. Problem jest również, jeśli chodzi o zmiany sposobu ogrzewania właśnie w eksploatacji tych nowych systemów ogrzewania, gazowe czy elektryczne. One niestety są kosztowne i mieszkańcy nam wiele razy takie argumenty wysuwają, że oni bardzo chętnie zmienili sposób ogrzewania, ale niestety nie są w stanie udźwignąć kosztów eksploatacji. I my właśnie z sygnatariuszami porozumienia na ten temat, ponieważ wśród sygnatariuszy są zakłady Tauron Sprzedaż, są zakłady gazownicze, rozmawialiśmy na temat ewentualnych upustów dla tych mieszkańców, którzy się zdecydują na zmianę sposobu ogrzewania, ale niestety tutaj też znowu na przeszkodzie stoją pewne przepisy prawne. To są taryfy, które są ustalane też ustawowo. Ich upusty też muszą odbywać się w jakichś granicach prawa. Oczywiście my będziemy na ten temat w dalszym ciągu negocjować, bo my jesteśmy bardzo zainteresowani tym, żeby takie upusty w miarę oczywiście możliwości prawnych były wprowadzane. Jaki tego będzie efekt, no trudno jest w tym momencie powiedzieć. My również w opiniowanych WZ-kach przy planach zagospodarowania przestrzennego wszędzie zalecamy stosowanie paliw proekologicznych. Przede wszystkim podłączanie do miejskiej sieci,
a w drugiej kolejności, jeśli nie jest to niemożliwe, to oczywiście stosowanie paliw ekologicznych. Także tutaj no, ze swojej strony nasze działania są podejmowane, natomiast podejmujemy również działania związane z koniecznością zmiany właśnie tych przepisów prawnych, bo one są bardzo niesprzyjające likwidacji niskiej emisji. Natomiast no, działania są podejmowane. Kwestia, o czym mówił również pan radny, związana ze stosowaniem zakazu. Są takie możliwości. Urząd Marszałkowski, Sejmik Województwa Małopolskiego ma takie możliwości wprowadzania zakazów w sytuacjach krytycznych, kiedy zostają przekraczane normy, kiedy są ogłaszane systemy alarmowe. Tylko tym mieszkańcom trzeba też w zamian dać. Trudno takie zakazy wprowadzić na przykład w sytuacji 35-stopniowych mrozów. Prawda, zakazać komuś stosowania paliwa, jeśli to jest jego jedyne źródło ogrzewania. Także no, są problemy, które są analizowane i działania podejmowane też w kierunku zmiany głównie przepisów prawnych, pozwalających na wprowadzanie pewnych konkretniejszych, bardziej radykalnych zmian sprzyjających właśnie poprawie powietrza. Ja dziękuję. Dziękuję pani dyrektor. Jeszcze uzupełniające jakieś pytanie, pani dyrektor, będzie proszę chwilę zagłosować, może, bo to będzie w konsekwencji. Pani dyrektor powiedziała o podejmowaniu działań w zakresie zmiany przepisów prawa, które utrudniają walkę z niskoemisją. Jakie to są działania jeszcze? Tak, tak, proszę bardzo, żeby pani tutaj tak mówiła, będzie krótko, więc. Zacznę od takich tych najbardziej podstawowych, to znaczy prezydent miasta już wielokrotnie wystosowywał pisma do ministra środowiska, na przykład związane właśnie z propozycjami konkretnych zmian, konkretnych ustaw, konkretnych przepisów. Te pisma są w naszej dyspozycji, także możemy je panu radnemu przekazać. Poza tym te sprawy poruszane są na każdym spotkaniu z parlamentarzystami, na różnego rodzaju dyskusjach prowadzonych właśnie na tematy związane z powietrzem i są podnoszone. Czy chociażby przy różnego rodzaju konferencjach są formułowane wnioski i wysyłane do odpowiednich ministerstw, odpowiedzialnych za wprowadzone zmiany prawne. Niezależnie od tego pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska, ja również uczestniczymy w zespole takim zadaniowym, który jest organizowany również i z udziałem Urzędu Marszałkowskiego i przedstawicieli nie tylko miasta Krakowa, ale i innych miast, takich aglomeracji porównywanych do Krakowa, gdzie wypracowujemy konkretne zapisy związane właśnie ze zmianami prawnymi. One zostały również przesłane do odpowiednich ministerstw. Wiem, że w tym momencie zostało na przykład ogłoszone postępowanie przetargowe związane z oceną skutków ekonomicznych i gospodarczych właśnie związanych z ewentualnymi zmianami w prawie właśnie pod tym kątem. Także to są te działania, które są. Dziękuję pani dyrektor. Sądzę, że pan radny otrzymał sobie odpowiedź i na pewno powinien również poprzez posłów swoich, gdyby usiąść rezolucję, być może są dokumenty gotowe, będzie szansa, by może przygotować określone dokumenty również w stosunek radny tych kwestii. Proszę Państwa, zamykam w takim razie dyskusję i stwierdzam, że Rada Odbiorcza Krakowa określił termin od dnia autopoprawek na dzień 13 listopada, godzina 15. i termin ostateczny zgłaszania poprawek na dzień 15 listopada, godzina również 15.